Janusz Korwin-Mikke ukarany przez Sejmową Komisję Etyki. Sejm Janusz Korwin-Mikke ukarany naganą za wypowiedzi dotyczące Masakry w Buczy. Sejmowa Komisja Etyki ukarała w środę naganą posła Janusza Korwin-Mikkego Konfederacja za wpisy, w których podważał dokonanie przez rosyjskich żołnierzy masakry w ukraińskiej Buczy, poinformowała pap zasiadająca w komisji posłanka Monika Falej-Lewica. Wniosek o ukaranie korwin Mikkego złożył na początku kwietnia dariusz Jańskiko. Chodziło o serię twitterowych postów korwin Mikkego z 3 kwietnia. Komentując doniesienia o zbrodniach rosyjskich, korwin Mikke napisał m.in.: Zauważyliście Państwo, że domy są niemal nietknięte pewno nie? A pomyśleliście, dlaczego chowa się ludzi w masowych grobach, a nie chowają ich krewni w buczy żyło 36 tysięcy? I czemu krewni nie usunęli tych ciał z ulicy? Patrzcie i myślcie. To nie boli. Aż bucha. Joński po środowej decyzji Komisji Etyki podkreślił, że słowa Korwin Mikkego godzą w dobre imię Sejmu. Na mój wniosek Korwin Mikke ukarany naganą za sugerowanie opinii publicznej, że za masakrę mieszkańców Buczy mogli być odpowiedzialni obywatele Ukrainy, a nie rosyjscy żołnierze. Słowa godzą w dobrej imię Sejmu, który mógłby być odbierany jako miejsce akceptujące tego typu wypowiedzi, napisał na Twitterze posełko. Nagana to najwyższa kara, jaką może nałożyć komisja.